Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w odcinku takim, powiedzmy, troszeczkę live na zasadzie takiej, że mamy teraz godzinę 8.57, także za niecałe 3 minuty okaże się tutaj, czy to whitelistowanie naszego signal providera Focusat TSO udało się. okej okay, zobaczmy sobie jak to wygląda na ten moment. Jak sobie odpytamy tutaj blockchain, no to wyjdzie nam, że vote power, która jest aktualnie przypisana do naszego signal providera, to jest oczywiście tak w takich jednostkach, ale wam powiem to jest 12 milionów 433 tysiące tam z końcóweczką. Głosów, tak, więc te głosy są przypisane. Nie wiemy oczywiście, kiedy był snapshot zrobiony, bo jak wiemy, są robione snapshoty tutaj sieci raz na, przed, przed daną epoką, także na tą epokę dzisiejszą, która zaczyna się właśnie od godziny dziewiątej, będziemy widzieć, jaka była moc. Y Moc tutaj głosów przypisanych do nas, ale nie wiemy, czy to był snapshot zrobiony na przykład w sobotę, tam nie wiem, o 16, 18, 20, czy w niedzielę, czy nawet nawet może mogło być dzisiaj tak. Tego nie wiemy, dowiemy się niedługo, dosłownie, za, za te dwie minutki. Jak sobie popatrzymy, tu jest signal provider, oczywiście, tak wiemy, on tutaj działa sobie. Nie wysyła jeszcze żadnych transakcji na, na blockchain, no bo nie jesteśmy w stanie, tak? tak jak już wcześniej mówiłem, tutaj ta transakcja request whitelisting voter musi przejść. Na ten moment, kiedy ją sobie tutaj ręcznie uruchamiamy, wiadomo, ona nie przechodzi, no bo, bo za, tamten, za tą poprzednią epokę nie mieliśmy odpowiedniej siły głosów. Być może teraz się uda, mam nadzieję, że się uda, bo jak sobie popatrzymy na Flare Monitor, to jest oczywiście odświeżone, zobaczymy aktualną listę tutaj top 100. Sygnał providerów, no to widzimy, że ten na miejscu setnym ma przypisane 9,8 no niecałe 10 milionów głosów ma tutaj przypisanych. Tak więc chyba, że jest jeszcze oczywiście taka opcja, pewnie tego nie ma, ale teoretycznie mogłoby coś takiego być, że jest ktoś taki sam jak nasz Focus TSO, i też nie jest jeszcze white listowany i też go jeszcze nie widać, i ma większą siłę głosu od nas. I to teraz okaże się w tym momencie, kiedy ta epoka tutaj ruszy, ale oczywiście wątpię, że coś takiego będzie miało miejsce. Więc tak, mam nadzieję, że tutaj się uda. Mamy większą siłę głosów, to wiemy. Zaraz się to, to wszystko, wszystko okaże. Możemy sobie popatrzeć, jak to będzie wyglądało. Jak minie godzina dziewiąta, powinien pójść automatycznie tutaj, automatycznie transakcja, która. Prosi blockchain o to, aby odesłał nagrody za daną epokę. No to oznacza po prostu, że signal provider będzie, że po prostu działa, że funkcjonuje tak, jak, jak to powinno być. Nie wiem, czy ma to odświeżyć. Poczekamy chwilkę i, i taka transakcja powinna pójść tutaj. No bo to będą um, te nagrody, które otrzymają ludzie, którzy oddelegowują tokeny. Ale tak jak już też wcześniej mówiłem, nie teraz jeszcze, bo teraz to. To jeszcze nie, nie jest kompletnie możliwe, jako że Fokus TSO nie wysyła jeszcze sygnałów tutaj, no bo tak jak już mówiłem, musi być najpierw kwestia whitelistowania. Bez whitelistowania nie ma, nie, nie ma szans, tutaj, żeby można było brać udział w ogóle w tym całym systemie TSO, który jest, nie? Więc poczekajmy sobie chwilkę. Oczywiście, też tak jak to wcześniej wspominałem, no to jak gdyby kwestia tego. Może to wytłumaczę jeszcze raz, też pisałem to na telegramie, ale powiem to może jeszcze raz. No to tak, mamy robiony ten jeden snapshot, który kwalifikuje siłę głosu do danej epoki kolejnej, tak? Czyli to miało miejsce to mia na tą dzisiejszą epokę, która się właśnie zaczęła teraz, bo jest godzina dziewiąta, no to mamy, mamy kwalifikacje od soboty, tam od tej godziny 14 powiedzmy, tak? Do dzisiaj, do godziny 9, może być snapshot. Nie wiemy, kiedy miał miejsce ten snapshot. Kiedyś tam miał miejsce w tym, w tym okresie. No i teraz kwestia jest taka, że będzie robiony teraz drugi snapshot, właśnie snapshot do whitelistingu. I ten snapshot do whitelistingu odbywa się na tej zasadzie, że to walidatorzy sieci robią ten snapshot. I on może być z początkiem epoki, tylko tak jak to było też napisane właśnie w dokumentacji, to nie jest tak, że, że to jest jak gdyby w tej samej sekundzie, tylko to może być mniej więcej w tym czasie, czyli może być na przykład o nie wiem, dziewiątej tam, tak jak teraz dziewiąta, dziewiąta jeden, dziewiąta może pięć, może dziesięć, może nawet pewnie to potrwa kilkadziesiąt minut, to też nie jest jakiś, jakiś tam większy problem. Ale oni robią snapshot tej całej whitelisty i ten snapshot opiera się o snapshot, który był. Do tej delegacji głosów robiony. Czyli oni po prostu sobie robią z na podstawie tego, tego, co tam było wcześniej. Dlatego też właśnie ważne jest to, żeby. żeby... Okej, okay, to może po prostu sobie to ręcznie wymusimy. Ta chwilka. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, bo sam jestem ciekaw. Tak. Liczymy już tutaj, myślę, cała społeczność na to, że w końcu się ten etap zakończy. No bo jednak to jest by kluczowa, kluczowa kwestia tutaj. Okej, okay, zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, chwilka. OK, tutaj zrobiliśmy kontrakt Call Success, ale to jest właśnie Claim Reward. Czyli tak jak widać, no Signal Provider działa, że gdybyśmy zarobili tutaj, czy wysyłali sygnały, wzięli udział w tej puli nagród, zarobili te nagrody, no to w tym momencie tym kontraktem Claim Reward wysyłamy po prostu powiadomienie, że chcemy te nagrody tutaj dostać. No i wtedy, jak dostaniemy, właśnie w Reward Manager po prostu przypisze te, te nagrody i ludzie, którzy oddelegowali. Którzy wspierali będą mogli sobie te, 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 te nagrody sklejmować. To, to jest też właśnie takie pytanie. Ktoś tam zadawał, czy przez naszą stronę można to zrobić. Nie, my tego jeszcze nie mamy podpiętego, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo klejmować możecie jakkolwiek. Tak możecie użyć albo innego portalu, gdzie oddelegowujecie, albo możecie po prostu zrobić to bezpośrednio w bifroście, albo to może zrobić bezpośrednio właśnie na portalu Flare. To nie ma znaczenia, bo. Więc teraz zobaczmy. Dobra, to możecie zobaczyć, <laughs> idą kontrakty. Nie wiem, czy on to się automatycznie nie odświeża, ale tak, kontrakt Call Success, tak. Teraz robimy odpytanie do każdej pary odnośnie, czekajcie, bo teraz nie jest wypisane, ale musimy każdą parę whitelistować, czyli na przykład XRP, Bitcoina, Ethereum, Dogecoina, XLM, czyli z Stellara, tak. Filecoina i tak dalej. Ale jak widać, przeszło jest w końcu success, bo po tych wszystkich czerwonych falach, które były wcześniej, które już każdego denerwowały, no to myślę, jest w końcu to, co powinno być. Tak, zobaczcie, request, whitelisting voter, ok, submit hash, to znaczy, że wysłaliśmy sygnał tutaj z predykcją na blockchain. Oczywiście teraz pewnie jesteśmy y, tam jakąś rundę do tyłu znając życie, ale to już nie jest problem, O tak jak powiedziałem, to jest moment, kiedy zaczynamy, zaczynamy działać, to jest moment, kiedy, y, kiedy będziemy, tak, wszystko jest ładnie whitelistowane, Super, dobra, w końcu no to co, gratulacje, gratulacje wszystkim. Eee, udało nam się to zrobić. Nie było łatwo, bo wiemy jak to wyglądało, także fajnie, super, że to się udało. No, i to jest dopiero początek, tak jak już mówiłem wcześniej, to jest dopiero początek. Teraz musimy um, poustawiać te wszystkie rzeczy: kwestia dopracowania algorytmu, kwestia umiejscowienia tego w odpowiedni sposób, um, dopasowania tych wszystkich parametrów. To jest oczywiście ciągła praca, to jest mnóstwo roboty. Samo postawienie już tego signal providera jest naprawdę wymagającą rzeczą. Zobaczmy co tutaj było, ok, submit hash, o, ok, dobra, no to w takim razie co będzie tutaj leciało powoli, jesteśmy, jesteśmy white listowani, więc będziemy w stanie tutaj, aż zobaczę sobie z ciekawości, czy jesteśmy dodani tutaj na tą, na tą listę właśnie Flare Monitora, czekajcie, bo jakby nie jesteśmy listowani, tak można powiedzieć faktycznie jeszcze no bo, bo w praktyce jeszcze nas tutaj nie ma tak w tym takim rozpoznaniu tak jak ci tutaj ale to tak jak powiedziałem to będzie dopracowane to będzie tutaj sobie mogło powoli być i co gdzie my jesteśmy jesteśmy w ogóle no dziwne jesteśmy light listowani. aha to pewnie się też będzie odświeżać za jakiś za jakiś czas ci mają więcej xb to nas tutaj jeszcze nie ma, jak gdyby, wypisanych, ok, ale jesteśmy whitelistowani, to już jest dobrze. Um, tak to powinno być. Ja zakładam, to się pewnie odświeża też z jakimś, tam, z jakimś tam opóźnieniem, ale to jest dokładnie to, o co chodzi, bo jesteśmy w stanie tutaj już wysyłać predykcje, no i to jest to to jest to, co tutaj nas będzie w stanie rozwijać, tak? To jest dokładnie to, o czym mówię. Tylko tak jak powiedziałem, dajmy sobie chwilkę czasu, niech to się wszystko zupdate'uje, tak? Bo to jest, to jest kwestia teraz na świeżo, że tak powiem. Więc, więc warto, żeby, żeby dać temu chwilkę, żeby to się mogło dopasować, bo... czekajcie, patrzymy. A dobra, tu jesteśmy. Okej, okay, tu jesteśmy 12 434 528 okej, okay, dobra, zaczynamy. Nowa epoka się rozpoczęła. 20% jest fi. No to, to to widzimy, tak, 20% jest fi. Tu się wszystko zaczyna. 408 to jest liczba tokenów flare, które są aktualnie na portfelu. Także spokojnie to myślę wystarczy na, na jakiś czas, żeby można było te predykcje wysyłać. Nie zabraknie nam tych tokenów flare, także to jest myślę dobra informacja. Um, okej, okay, no to co, łapiemy się na pierwszą setkę. Super, to jest dokładnie to, co. O co tu chodziło? Jak chodzi o sprawność, no to ten success rate będziemy potem widzieć. Bo to jest aha, z, sześć, z tych 6 godzin ostatnio to wiadomo, no nie mam jak teraz sprawdzić 6 godzin, bo nadajemy od pierwszej rundy dopiero tak, czy tam 3 minut. Więc tego jeszcze nie widzimy, to zobaczymy, tak jak wam pisałem, zobaczymy, jak to będzie się teraz kształtować tutaj. Ale myślę, że to jest. no To jest kluczowe, żeby zacząć. To było kluczowe. To się udało, także naprawdę, jeszcze raz Wam wszystkim, Wam, nam, no, cieszmy się tak, bo gratuluję wszystkim, którzy tutaj wzięli w tym udział. Tak, my ze swojej strony też zrobiliśmy coś jeszcze tutaj. O tym dowiecie się tutaj za, za chwilkę, myślę, na Twitterze, więc myślę, że warto będzie to też po, poobserwować. Także jeszcze raz dzięki, no to jest nasz wspólny sukces, także naprawdę świetna robota. Pokazaliśmy, że się da. Niektórzy myśleli, że kompletnie to się nie uda, że, że, że nie ma szans, żeby to ogarnąć, ale jesteśmy tutaj, tak? Wszystko tutaj się tworzy, jak, jak widzimy. Ok. Dobra, no to nic. Patrzymy teraz, jak to, jak to wygląda. Explorer, tak? Jak to jak to śmiga sobie. Ok, Submit hash review prices, dobra, czyli znaczy, że po prostu wysyłamy sygnały tak, jak to powinno być. Dobra, dzięki Wam bardzo, idziemy działać w takim razie i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!